Izotopy. Co to są izotopy? Zanim powiemy sobie, co to są izotopy, przypominamy, co to jest pierwiastek chemiczny. Pierwiastek chemiczny jest to zbiór atomów, które mają taką samą liczbę protonów w jądrze, a więc taką samą liczbę atomową 14, 15, 16, 17, 32, 33 i tak dalej. Tu mamy fragment układu okresowego, bo liczba protonów w jądrze równa się liczbie atomowej. A co to są izotopy? Izotopy to zbiory atomów o jednakowej liczbie protonów, a różnej liczbie neutronów. Czyli mówiąc inaczej, o takiej samej liczbie atomowej, bo liczba atomowa mówi o liczbie protonów, a różnej liczbie masowej, bo neutrony wpływają na masę. I teraz co my tutaj mamy? Mamy tutaj, jak widzimy, atom wodoru. Po czym poznajemy, że to atom wodoru? Po tym jednym protonie. Bo liczba atomowa wodoru, jakbyśmy zobaczyli do układu okresowego, równa się 1. Więc na pewno jest to wodór. I teraz w zapisie nuklidu wygląda to w ten sposób. Liczba atomowa 1, liczba masowa 1, bo tylko proton tutaj waży. Idźmy dalej. Powiedzmy sobie cząstki składowe tegoż wodoru. Protonów 1, elektronów tyle samo musi być, więc też 1, a neutronów jest ile? Neutronów nie ma w ogóle. Idźmy dalej. Mamy następny atom. Wygląda inaczej, ale jest to też wodór, po czym poznajemy po jednym protonie, bo tylko wodór ma jeden proton, bo ma liczbę atomową 1. W zapisie nuklidu wygląda to tak, liczba atomowa 1, ale masa 2. Skąd wynika ta masa? Bo on ma dodatkowy neutron, więc waży 1, 2 unity. Powiedzmy sobie cząstki składowe. Liczba protonów 1, elektronów tyle samo, czyli 1, ale neutron już jest 1. Teraz weźmy następny atom. Znowu jest to wodór, rozpoznajemy po jednym protonie, ale jak widzimy ma dwa dodatkowe neutrony, więc zapis nuklidu będzie wyglądał tak. Liczba atomowa 1, ale masa 3. Raz, dwa, trzy. Ważą dwa neutrony i jeden proton. Jakie ma cząstki składowe ten wodór? Jeden proton, jeden elektron i dwa neutrony. I to są właśnie izotopy wodoru, bo to są odmiany tego samego pierwiastka o takiej samej liczbie atomowej, czyli liczbie protonów, a różnej liczbie neutronów, co ciągnie za sobą inną masę. I czy te izotopy wodoru się nazywają? Tak, to jest prot, ten izotop nazywa się prot, ten się nazywa deuter, ten się nazywa tryt. I to są właśnie izotopy wodoru. Ale tylko izotopy wodoru mają odrębne nazwy, na szczęście. Izotopy innych pierwiastków mają nazwy z uwzględnieniem liczby masowej, czyli jak się będą nazywać inne izotopy. Mamy sobie tutaj izotop węgla 13, czyli taki węgiel, który waży 13 i nazywa się on po prostu izotop węgla 13 albo węgiel 13. Mamy następny izotop, który waży 12 i jest to izotop węgla 12 lub po prostu węgiel 12. Tu mamy tytan, który waży 46 i nazywa on się izotop tytanu 46 lub tytan 46. Mamy tytan 48, izotop tytanu 48 lub tytan 48. A teraz powiemy sobie, co to jest średnia masa atomowa, bo takaż jest w układzie okresowym. Zauważamy, że w układzie okresowym masa jest miejscami po przecinku. I średnia masa atomowa jest to średnia masa izotopów tego pierwiastka, ale z uwzględnieniem zawartości procentowej. Wyjaśnimy sobie to na przykładzie izotopów litu. Lit występuje w przyrodzie w postaci dwóch trwałych izotopów. Jeden to jest lit 6, a drugi to jest lit 7. Ten ma o jeden neutron więcej. Ten waży 6, ten waży 7. Gdybyśmy zobaczyli do układu okresowego, to będziemy tam widzieć, że średnia masa atomowa litu wynosi 6,94. Tak jest w układzie okresowym. Dlaczego 6,94? Jak ten waży 6, ten waży 7?
jak bierzemy pod uwagę średnią masę, dlaczego nie 6,5? Bo uwzględniamy zawartość procentową. Liczymy to ze średniej ważonej. Ewidentnie widać, że tego izotopu jest dużo więcej. Ponad 90%, w związku z tym masa jest bliższa 7 niż 6. I to jest ta średnia masa atomowa. I mamy ćwiczenie pierwsze. Mamy wyjaśnić, czym różnią się atomy tytanu przedstawione tutaj. Sprawa jest bardzo prosta, bo różnią się tym, czym każdy izotop między sobą. I widzimy, że protonów tutaj akurat nie widzimy, ale patrząc w układ okresowy, widzimy, że liczba atomowa tytanu wynosi 22, więc ma 22 protony. Każdy z nich, bo to jest tytan i to jest tytan. Czym się zatem będą różnić? No widzimy ewidentnie, że masą. Ten waży 46, ten waży 48, ten waży 50. Z czego wynika różnica w masie? No z liczby neutronów. Ten ma o więcej o 2 neutrony, a ten ma jeszcze 2 dodatkowo więcej. Jak liczymy neutrony? Przypominamy, że żeby policzyć liczbę neutronów, od masy trzeba odjąć protony. I od 46 odjąć 22 wyjdzie nam 24. Neutrony 24 i 22 protony razem ważą 46. Ile będzie tutaj neutronów? No oczywiście 26, bo 26 dodaj 22 jest 48. Tutaj będzie 28. 28 i 22 wynosi 50. Więc czym różnią się między sobą atomy tytanu? Oczywiście tym, czym różnią się między sobą wszystkie izotopy, czyli masą i liczbą neutronów. I mamy ćwiczenie numer 2. Spośród podanych zapisów atomów wskaż te, które nie są izotopami wodoru. I mamy tutaj zapisy zaszyfrowanych atomów. To nic, że nie mamy tutaj symbolu, bo co to jest za pierwiastek, widzimy po liczbie atomowej. Skoro tu jest liczba atomowa 1, jest to na pewno wodór, dlatego że tylko wodór ma liczbę atomową 1. Więc to jest wodór, to jest wodór, to jest wodór. Są to izotopy wodoru, gdyż różnią się masą. Natomiast tutaj widzimy liczbę atomową 2, na pewno nie jest to wodór. Patrząc w układ okresowy, widzimy, że to jest hel. To nic, że mają tutaj taką samą liczbę masową 3 i 3. Nie są one względem siebie izotopami, bo izotopy są to odmiany tego samego pierwiastka, a to i to, to są inne pierwiastki, bo widzimy po liczbie atomowej. Te 3 to są izotopy wodoru, a to jest atom helu.